Ohio, dzisiaj pokażę Ci popularną kanapkę Katsusando, a jest ona z Japonii. Oglądaj dalej. Kolejny przepis z serii Sandwicze Świata, a dziś lecimy do Japonii, a stamtąd będzie Katsusando. Zaczynamy od wybicia jajek i roztrzepania ich. Dalej mamy schab, który musimy rozbić na wielkość sandwicza, na grubość palca. I jeszcze panierka, czyli panko, i będziemy panierować. Teraz odrobina soli i pieprz. Bierzemy schab, maczamy w jajku, pozbywamy się nadmiaru i do panko. Z jednej i z drugiej strony. Przy panierowaniu dobrze sobie pomóc dłońmi, tak żeby panierka dobrze się docisnęła. No i tak z kolejnymi. Zaczynamy smażenie, a za chwilę zajmiemy się sosem. No to tak, tu mamy cukier brązowy, do którego dolewamy sos Worcestershire, sos sojowy, wino mirin. Mieszamy sobie tak, żeby cukier się rozpuścił. Dodajemy czosnek oraz imbir posiekane oraz ketchup. Przepychota. Bierzemy teraz tosty. Smarujemy sobie sosem. Hop. Kładziemy teraz usmażony schabik. Dokładamy sałatę i zamykamy. Oryginalnie do tego przepisu idzie drobno poszatkowana kapusta, no ale co później zrobić z całą główką? Ja dziś użyłem dlatego sałaty dębowej, ale można użyć też na przykład sałaty lodowej. No chyba, że lubisz kapustę i później całą główkę zjesz. Kanapki wykładamy na talerzu, następnie przyciskamy drugim, no i stawiamy coś ciężkiego, tak żeby się po prostu delikatnie spłaszczyły. Odstawiamy na jakieś 10, może 15 minut max. Czas minął, ściągamy i zobacz, kanapki się spłaszczyły, fajnie, dobrze to teraz wszystko przylega. I ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, to ładnie równo przyciąć wszystkie boki. No i kroimy jeszcze na pół. No i tak pięknie wygląda. No i czas na próbowanie. Pyszna, chrupka panierka, do tego soczyste mięsko, no i sosik, który jest wisienką na torcie. Jak podobał Ci się ten odcinek, zostaw lajka, kliknij suba, jak jeszcze tego nie zrobiłeś, a na dole w komentarzu daj znać, jaką kanapkę świata chciałbyś zobaczyć jeszcze na tym kanale. Tymczasem do usłyszenia, trzymaj się, cześć! Po innego pysznego sandwicha kliknij tu.